co? No co ci mogę na to powiedzieć? Po prostu jestem wkurwiony i muszę nawijać. Muszę to wysucić z siebie i muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć wszystkim, chłopak. Jestem pełny nienawiści, ale nie wiem do czego. Ale tak naprawdę nie wiem, chłopak. Chciałbym po śmierci znaleźć się w niebie. I chciałbym, żeby moja rodzina też tam była, chłopak. To są moje dwa życzenia. Trzecie to kilo gandzi i spalić sobie blanta razem w towarzystwie babci. Może ona żeby nie paliła, bo po prostu może serce by jej mogło nie wytrzymać tego, chłopak, rozumiesz? Lecę tak jak mówię, nic nie kombinuję, nic nie piszę, nic nie myślę, znaczy myśleć myślę, ale rzeczywiście ciężki to stan, ale trzeba się nie przejmować. Po prostu trzeba rapować, po prostu trzeba rapować. Nawijać, do bitu trzeba nawijać, chłopak. Trzeba czuć to mocno w sercu, ja to czuję, ale czasem się stresuję, ale bardzo często się stresuję i po prostu rapu jeszcze nikt na świecie nie rozumie tak do końca. Tylko raperzy, tak to jest niestety, ale może sezonowcy nie do końca, i troszeczkę się śmieją z tego, że ta muzyka po prostu jest taka. Tak jak słyszałem kiedyś, nieraz starsi mówią, a hip-hopu to słuchało się raczej jak się miało 15 lat, się wyrosło z tego, ale chuja, dla mnie to jest droga, dla mnie to życiowa droga. Będzie to bujać zawsze, będzie to bujać wszędzie, chłopak. Rozumiesz mnie, czy ci przeliterować, chłopak, hip-hop to moja droga życiowa. Kocham i kochałem tylko moją rodzinę, mamę, tatę, siostrę, brata. Kiedyś Natalię Ryś i Wiktorię Duchnik, ale to już nieważne. To już są sprawy przeszłości i nie będę rozliczał ich dziesiąty raz.